Co tu się dzieje? Co wy zrobiliście? Co tu się dzieje? Moi drodzy, aktualnie na Palion Sale są ogromne przeceny letnie, a nawet do 25%, także wbijajcie wszyscy teraz na Palion Sale. Jest idealna okazja, do 23 września są te przeceny, także wbijaj i kupuj sobie to, co jest na przecenkach. I też poza, bo mamy taką fajną kolorowaneczkę. Ale moi drodzy, korzystajcie z promocji. No i witam serdecznie w teleturnieju budowania. Dawno tego nie było, moi drodzy, ale dzisiaj jesteśmy z Tojtem, mamą Nubka oraz Nubkiem. Witam serdecznie w teleturnieju. Dzisiaj będzie losowanko, wylosujemy sobie pierwszy budynek. Oczywiście tu jest miejsce Nubka, tu jest miejsce mamy Nubka i tu jest miejsce niebieskie Tojta, a moje jest tutaj. Dlatego klikam w guzika i zaczynamy teatr. Co my tu mamy? Uwaga, pizza. Pizza! Pizza, budujemy pizzę! Kto wybuduje lepszą pizzę, wygrywa. Będziemy oceniać potem wszyscy razem. A co wygrywa? Co wygrywa? 1000 złotych. Także moi drodzy, wy również decydujcie w komentarzach, kto lepiej zbuduje. A teraz usuwamy się w cień. Uciekamy, ja będę lepiej budować. Tak, pa, na razie. Powodzenia w pizzerini. Moi drodzy, te najlepsze maskotki są już na sklepie dostępne, także możecie mieć i Palionka, i Lolka. Zapraszam serdecznie na Palion Style. No i moi przyjaciele, zaczynamy. Oczywiście mamy pięknie przygotowane wszystko, co można, czyli sami sobie zrobimy pizzerkę. Ale nie tak, no wyzowie, no patrzcie, robimy sobie tak. Oczywiście robimy schem, load, pizza i robimy pastę. O kurde, nie spodziewałem, że to się tu wklei. Ej, było blisko. To by to zauważył, błagam, żeby tego nie widział. Please. Nie wiedziałem, że to jest takie, myślałem, że to jest malutkie. No jest malutkie. Czemu mi się tak wkleiło dziwnie? Widzowie, znalazłem w internecie fantastyczny budynek. Czekajcie, posprzątajmy to po sobie, tego nie powinno tutaj być. Mamy piękny budynek i to jest pizza, ładna pizza. Ale co do tego, jest tam dom w tej pizzy i w tym kawałku pizzy jest zwyczajny dom normalnie z oknami. I to jest to, moi drodzy, mamy tu oliwki, pepperoni, coś zielonego, prawda, jakaś bazylia. I mamy piękną pizzerkę. A co na pizzę, co w pizzerki? No jest domek, zaraz wam go pokażę, ale zanim widzowie subskrybujcie ten kanał, łapkę do góry zostawcie i wbijajcie na Palion Style. Dodałem właśnie nową rzecz, a mianowicie portfel. Tam, tutaj możecie trzymać swoje zielone, moi drodzy. Piękny portfel, gdzie można trzymać swoje zielone. Również tutaj mamy logo, tu mamy logo i mamy piękny taki bryloczek tutaj. O, Palion Style. Moi drodzy, taki portfelik jest już dostępny na Palion Style i tam możecie trzymać swoje zielone. I jest wiele więcej rzeczy na sklepie, macie link w opisie. Są przeceny teraz, są przeceny na Palion Style, także korzystajcie. Póki są, bo będą już tylko chyba dwa dni, nie, jeden dzień. Do jutra, 23. Do 23 są przeceny. Dobra, idziemy. A, w ogóle wydajcie widzowie znaka, czy dalej gracie sobie w Lion Questika, moi drodzy, w moją grę na telefonik. Czy dalej gracie? Dajcie znaka, moi drodzy, w komentarzu, czy dalej sobie pykacie. Bo ja gram i mega mi się gra i będzie jakiś nowy odcinek na pewno. Dobra, co my tu mamy, przyjaciele? Mamy tutaj sypialnię. I patrzcie, idealnie jest zielona, patrzcie, pasuje pode mnie. Mamy tu jakiś zegarek, są jakieś półeczki, więc jest klasa światowa. Tutaj może, a tutaj nie mogę. Oho. O nie, zniszczyłem. No, dobra, no trudno. To zostawiamy tak jak jest. Dobra, ładnie tu wygląda. Tu mamy salonik, piękny. Tutaj, nie wiem w sumie co to jest. To chyba jest taka, a, że to jest co? Telewizor? To nie jest telewizor, to zniszczmy. Pepsi tu jest, patrz. I McDonald's też tu jest. Co my tu jeszcze mamy? O, jest mini pizza, blok pizzy. Jest melon. Mega ładne rzeczy, o, jakieś ciasteczko. O, to są takie pancake'i amerykańskie, patrzcie. Mamy kuchnię, przepiękną kuchenkę oczywiście. O, jeszcze tu jest coś. Co tu? Co to? Kibel! Jaciek, tu jest wszystko w tym domu. Wszystko, co potrzeba. Sypialnia, kuchnia, salon i kibel. No, moi drodzy, cały dom w jednym miejscu. W pizzy, w kawałku pizzy mamy dom. Niesamowite. No, piękny budynek. Ciekawe, czy ktoś będzie miał lepszą pizzę niż ja. Wydaje mi się, że nie, bo szczerze jest to duże. Oni nie zdążą wybudować na pewno czegoś takiego. Także to już jest na plus. No, my oszukujemy dzisiaj, moi drodzy. No, nie ma co. My dzisiaj oszukujemy. Więc, no, co? No, to jest wybudowane. Teraz w sumie tylko i wyłącznie będziemy czekać, aż inni dokończą swoją pizzę. A dajcie znać, jak wam się podoba moja pizza. I głosujcie na moją pizzę. Dzień dobry, kandydaci. Zacznijmy od Tojta. Chodźcie. Co to jest? Ale co z tą
Pizza! Co? Pizza, co to jest? Pizza Smurfa? Czemu to jest niebieskie? No niebieskie, bo ogórki, nie? Co? To? Co? Nie wiem. Co? Nie wiem. Jaki plan? Nie może pizza mieć niebieskie? Dobra, pojad, wiesz co, ty się chyba nie postarałeś, ja tutaj napiszę ocenę. Nie, no ładna pizza. No ej! Moim zdaniem piszcie oceny i będziemy podliczać. Ale to zaczynacie sobie ode mnie, książkę. Nie zobaczyliście, może się okazać, że Nubek mam dużo gorsze. Dobra, dla mnie szósteczka, szósteczka. Czyli jest 8, 8, 15 PKT pizza toit. Dobra. O. Dobra, lecimy, no to przychodźcie teraz to przez ścianę, co przejdziemy. Zamurujcie od razu. Dobra, o, patrzcie pizza to. Pizza Nubka, nawet ketchup jest musztarda. Daj, paj, pa, luz. Ej, mocne, mocne. Jestem dobry, ja nie wiem. Pomysłowość. Nie, nie, Nubek, ej, starszego brata. Nubek wybudował nie. Lepiej niż Toit. Starszy brat ci to budował. Nie, patrz, pizza w psekach jest opalona. I tutaj są salami. Salami z piasku. Ej, no dobra, dla mnie to jest ta pomysłowość, a my tu dam normalnie to. Przez to mi się podoba. Te narzędzie do pizzy. Ładne, super. Nie? I te tory jeszcze zaznaczone, gdzie to przetnie. To no, jest, ósemka, jest? Dla mnie też 8. Jest wow, jakie tak. Noty! Ja dam ósemkę, no bo nie 24. Będę na tobie. No, 24 pizza noob. No co, to mamy teraz? Co to jest? To jest najgorsze! Pizza, ale to no. Jest kawałek tylko. Dla mnie 5 na 10. Ej, ja miałem całą pizzę. No, ale miałeś większą notę u mnie. Aha, okej, okay, no to... Dobra, ja dam babie 10. Jeden! No nie! Co? Ja... Ej, Toit ma najmniej punktów. Dobra, ale akurat, pizza, ale akurat to mama. Akurat dobre ten, pojad miał chyba najgorszą. Dobra, uwaga, idziemy do mnie teraz na pizzkę. No się nie odzywaj, bo jesteś nowy, co? Ja mam domek w tej pizzy, ale nie jest duża, nie jest duża. Co, dobrze wygląda? Tu mamy oliweczkę, bazylia, duże peperoni. A w środku mamy mieszkanko, takie mini mieszkanko, prawda? Ej, aż mi się zachciało pizzę zjeść, nie? Co? Nie głodniej, nie głodniej. Zrób mi pizzę! A, rzeczywiście jest kibelek, nie? No pewnie, że jest kibelek. Mamy kibelek, jest wszystko jak trzeba, nie? Ty, ale wiesz, czego tutaj brakuje? Czego? No, trochę rzeczy brakuje, pa. Na przykład opiecyki do pizzy. No niby ta, ale no niby ta. Jak ty to zrobiłeś tak szybko? I sypialnia. No właśnie. Ja sikierką robię. A, no można. Można, sikierka jest dozwolona. A to co to jest za zegarek? Sypialnia, zegarek, no to jest główka. Wow. A skąd masz takie główki? Główka to jest MC Donut się nazywa główka, główka Pepsi, główka ciasto, główka pizza, główka melon i główka amerykański no naleśnik. Dajemy ten, ocenki, ja chyba dobrze to cenię, bo to jest chyba najlepsze, no. Ile ocenki? Ja 10, tak. Ja 10 no? Dam to ładne. A to jest jeden. Nie no, no 10, bo ja nie wiem jak to tak szybko to wybudowałeś. 30 PKT, pizza, palion. Dobra, no to mamy na razie pierwszą tą. No to co, kasujemy sobie te rzeczy i czekajcie, chodźmy tylko wylosować, to sobie już skasujemy, chodźcie do góry. Wylosujmy następną rzecz, zobaczymy co to będzie. Dobra, klikaj mama. Restauracja, czyli wszystko, w ogóle ogólnie wszystko jest powiązane z jedzeniem. Tak jakby, więc dzisiaj każdy sobie robi smaka. No to budujemy dalej. Moi drodzy, oczywiście restauracja. Restauracja. Dobra, sobie stanę gdzieś daleko i damy schem load restauracja i dajemy, uwaga, paste. Uwaga, dobra, wszystko już wiemy. Wszystko już wiemy, że to ma być w tym miejscu. I uwaga, paste. Klasa światowa, moi drodzy, co wam to przypomina od razu? Czekajcie, ja tylko sobie pozbieram te rzeczy. Bo to wygląda sus, a nie może wyglądać nic sus. Dlatego zabieramy te rzeczy i mamy restaurację. Kogo? No moi drodzy, pana kraba. Dokładnie tak, czekajcie, wymienię sobie tylko piasek na dirta, żeby to było także nie wklejone. I dajemy replay sand tu grass. O kurcze, nie. Undo. Czekajcie jeszcze raz. Tak, replace green sand to dirt. O, świetnie.
No to powinno się pozamieniać zaraz, więc git. Dobra, no i moi drodzy, to jest restauracja, ale ze SpongeBoba, pana kraba, tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest. Dobra, idziemy, sprawdźmy co, mamy w środeczku. Jest ona duża, ta restauracja, nie jest ona mała, jest to większe niż ta pizza. Więc to już wygląda troszkę podejrzanie, ale zobaczycie jeszcze inne rzeczy, bo tego jest znacznie więcej. Te ceny od razu zniszczymy, ale damy tu polskie ceny, szczerze. Uwaga, kraboburger... 25 tysięcy złotych, o. Frytki 99 tysięcy baksów, dolarów, o pięknie. Dolarów. A tu damy kasa. I dajmy sobie tutaj, prawda, bo trzeba coś od siebie dodać. To nie może tak być. Kolorki, kasa, kraboburger, żółty, o, frytki na żółto. To na pomarańczowo, to na czerwono. I patrzcie, jak to będzie ładnie wyglądać. No jest klasa światowa. Dobra, mamy wejście, jest sobie wejście, prawda, piękne. Są stoliczki, jak w prawdziwej bajce SpongeBoba. I mamy tutaj kasę, tutaj gotuje SpongeBob. Tak jest, tu jest SpongeBob. Tu mamy, o, tu jest od pana kraba, zobaczcie. Od pana kraba mamy tutaj siedzisko i tu jest jego tron. Tutaj wszyscy przychodzili po wypłaty, tak jest. A tu wyjście i mamy śmietnik, tak? Jest tu śmietnik, oczywiście, że jest śmietnik. Mamy śmietniczek, czekajcie, pozabieramy sobie te itemy, które leżą. Trzeba je wyrzucić, pozbierać. Dobra, i jeszcze to. I co tu jeszcze mamy w środeczku? Tu jest chyba toalety, tu są. Oczywiście, SpongeBob zawsze sprzątał te toalety. Moi drodzy, dajcie znaka, czy oglądaliście SpongeBoba. To na pewno znacie taki budyneczek na 100%. No wygląda przepięknie, bardzo, bardzo mi się podoba. Jest tu wszystko, czego trzeba. A, tu jest beczka, ale to fajnie wygląda. I mega to dobrze wygląda, patrzcie z drugiej strony beczki. I mega! Ej, ja te normalnie lifehacka znalazłem na podłogę. Ale to ładnie wygląda i wszędzie możesz mieć ten. No i pięknie to podoba mi się, bardzo podoba mi się te stoisko. Zobaczymy, jak u innych będą wyglądać wszystkie restauracje. Ale moja restauracja bardzo, ale to bardzo mi się podoba. No to co, zaczynamy od Toyta, restauracja nie, Toyta nie. To jest McDonald's! Czemu ode mnie zaczynamy? Zawsze będzie miała najgorsze opinie. Nie, ej, to się, ej, dobra, to mi się kojarzy z Wojanowicami, te przejście tutaj. To jest mega podobne i tu powinien być Grimis tu na dole. Tak naprawdę jest otchłań, dom. No wiadomo, bo ja się wzoruję. Restauracja Toyta, uwaga, oceniamy. Oceniamy. Ja uwaga. Ja daję 7,5. O, 7. 7,5 na 10. O! Jakie noty! 15, 22,5. Uwaga, 22,5 PKT rest Toyt. Dobra. Idziemy dalej do nubeczka! Co to jest? KFC! Tu macie ten, wejście na górę. Ja nie mogę zająć miejsce. Ej, ile tu jest kurczaków! A pa, tu jest nowe siedzonko. Ale co ty, ale ty zaczynasz te kurczaki? Co? Zabijasz te kurczaki, żeby mieć jedzenie. No pa, tutaj jest. Ja cię kręcę. Dobra, co sądzisz tutaj do tej restauracji? No ładna jest, nie? To można sobie na górze miejsce ustawić. Ile kurczaków! Ja nie mogę. To jest dobre. To jest napas na naprawdę, na wieki. Pomysłowość, dobra, damy ocenę... Jaką? 8. Uuu, jest. 8. Yes. A mama. Ja mam całą wiekę KFC, ja dam 10! Co? Yes. Ja mam KFC od McDonalda. 18, dzięki. Ja nie mogę, 26 punktów? Mama, coś jeszcze do ciebie mam! Cikeli! Jakim cudem! Rest noob. Dlaczego? Mama by zjadła. Dobra, mama. Ej, ja zbudowałam taką restaurację! Ej! To jest rybny! To jest co restauracja to z rybami! Jest? Ja bym w takiej knajpie nic nie zjadł. To jest karczma! No właśnie. Ale nie, designersko, jeżeli chodzi o wyglądowo, fajnie bardzo wygląda. Masz niedopieczonego nogę kurczaka, królika. Ale... Nie! O! Nie! Taki ładny był! Nie! Jeszcze odjęty w środku. Mega słaby był. Nie, dobra. Ja daję 9. Moim zdaniem najładniejsza. Designersko. Dziewięć na 10 daję. Dobra, ja nie gram z nubkami, bo oni sobie nawzajem dają po 10. 20. Rest mama. Ej, to jest co najmniej punktów. Zapraszam. Zapraszam. Kto na nas to wypadł?
Ale właśnie, wiesz z czego to jest? Co? Patrz. Z czego to jest ta restauracja? Pewnie z jakiejś kreskówki, do której nie miałem czekaj, dostępu. Stop! No, z jakiej bajki? Z SpongeBoba, więc pewnie ze SpongeBoba. Tak! To nie ale jak mnie śpiewał, to nie wiedział. Ty nie wiem, że to ze SpongeBoba jest. Jakie ceny! Co? Kabo Bugę! Hej! A czemu w dolarach frytki? No bo są droższe. Ale my mamy po polsku. Ale ładna restauracja, co? To jest odwzorowana 1:1, jak wygląda w bajce normalnie. Tu jest jego kuchnia SpongeBoba. Tu pan Krab siedział. Nie wystarczyło czasu na zmianę dolarów na złotówki. No może tak, może tak. Nie zdążyłem przewalutować tego. Nie zdążyłem przyjść. Jest kibelek też. No i Jarek... kibelek. Tu jest kibelek. Tutaj, widzisz, no musi... Wy w restauracji nie mieliście kibelka, musi być kibelek. Ej, właśnie, to prawda. I teraz łódki dadzą ci 10 za kibelek. No dobra, to 10 za kibelek. 10! No nie, co to ma być? A ty ile dasz niby? Nie, 20, ale pizza mi się lepiej podobała, pizza. 9 respalion. Ja cię kręcę, dobra, chodźcie, lecimy po kolei. Ja nie wierzę. Ma najmniej punktów. Co wyleciało? Ja mam. Piknik! Uuu, piknik, kupiłem. Piknik, idziemy robić piknik, to jest piknik. Piknik, piknik, lecimy. Moi drodzy, jak zobaczycie piknik, to nie wytrzymacie. Uwaga, schem, load, pik, piknik. Paste. O kurde, zmieściło się idealnie. Patrzcie na ten piknik. To jest mój piknik, nie? Czajcie to i zresztą to jest... To jest idealne, to jest ogromne jak nigdy. Mamy dwie ogromne ławki. No takiego pikniku to oni się na pewno nie spodziewają, nie? Ten piknik jest po prostu przepotężny. Zobaczcie, jest tu wszystko. Mamy tutaj jakąś kawkę, mamy torcik. Co my tu jeszcze mamy? Sałateczkę. Chyba to jest winko. Tutaj mamy jakąś kanapeczkę. Jakiś soczek chyba grimisowy. To nie wiem, to jest masło? To nie wiem, co jest, jakaś zupa chyba? Mamy, tu jest jakaś zupa. Gorąca zupa, to pewnie jest żurek. O, to na pewno żurek. I jakieś inne zupki. No mnóstwo tego jest, a co najlepsze, moi drodzy? W tym pikniku są domki. Naprawdę, w tych rzeczach są normalne domki w świecie. Patrzcie, tutaj jest domek. Także tu można wejść do butelki. Tu można wejść do kubka i tu jest też domek. Tu można wejść również do sałatki. Czekaj, gdzie tu jest wejście. Do sałatki jest domek. Tu jest domek. Tego jest ogrom. I jeszcze ładnie są wypełnione te domki tak naprawdę, bo patrzcie, tu są normalnie domki, no tu jest naprawdę tego wszystko. No wszystko, czego trzeba. Czekaj, gdzie jeszcze jest? Tu na pewno będzie. No, wiedziałem. W każdym jest dom! Wszędzie. Tutaj już nie będzie domku. Nie, tu już jest za mało miejsca. Ale we wszystkim jest... No nie, to jest... Ej, to? To jest za OP. To wygląda zbyt... To jest chyba najlepsza budowla na razie ze wszystkich, które były. To jest zbyt mocne. Przecież ten piknik to rozwali wszystkie. Ja jestem ciekaw, jak inni wybudują piknik. Serio, to jest zbyt mocne. No to zaczynamy od Toyta! Lepiej nie, lepiej co nie. To jest? To jest nie. Ognisko! No piknik! Piknik! A co? Ej, ale dobra, ogni... Ej, jak stworzyłeś te ogniska? No, byłem bardzo skupiony na mojej pracy. Mamy drzewka, ale nie no, kącik bardzo ładny moim zdaniem. Ale pojam to nie jest w ogóle rodzinne takie. A jakie? Nie no, piknikowe. Daj swojej mamie 10 na 10, bo nie, ja daję 7, 7 na 10. Ja daję. Bo ładnie jest zrobione, ale nie jest tego dużo po prostu. Dobra. Mama, what? Ej, to dobrze się składa, bo ja w tej rundzie odzwierciedlam oceny, które dostałem. 23 punkty. Piknik Toyt, what? Co jest grane? Let's go. Piknik nubek. Ej! A co to jest za piękny sklep? To jest kocyk. To jest dywanik. Dywanik. No taki kocyk. Który se poleze, no, coś ten. Ładne. Taki inny pomysł niż Toyt, bo Toyt miał bardziej takie leśnicze, ognisko, a ty masz bardziej ognisko. Takie polankowe. Ja miał ognisko miał. Nie, ja miałem piknik. Ognisko miałeś debinu. Sklep spożywczy. Nie, bo tutaj są nie, to sklep masz. A to to nice try, Nubek, nice try. No dobra, ja daję 6,5. Nie. O 7 dam. Mi się nie podoba. Co? Ja daję 5. Kto dał 1? Toyt. 6, 13 punktów.
Jaki robak. No bo to jest jakiś sklep słaby. No ale jak dalej, ty nie widziałeś nigdy dywanów na pikniku? Sklep. Chodźcie do mamy. Dobra, zobaczymy jak... O kurde, co tu się stało? Ale klimat te drzewo, dobra. Ej, naprawdę, pomysłowość. Ale dobra, kobiety się najlepiej znają na takich piknikach. Skąd takie liście masz? Kobiety się znają na piknikach. Dałem. Daję 8 na taki najładniejszy klimat tu jest. Patrz, jeszcze dałem tak. No jest. To, a ile ty dajesz? Ile ty dajesz mamie? Co? Co to było? Co? Co ty miałeś na sobie? To? No? To był Mikołaj? Nie, czekaj, a to? Widzisz? Nie, teraz nie widzę. O! Bluza! Deadpool! Deadpool! Ile dajesz mamy na ten piknik? Tutaj mi się podoba, więc ja je dam 10. O! 28! 28 PKT piknik. Mama. Dobra, no na razie przegrywa Nubek. Nubek ma 13 punktów. Chodźcie, zapraszam na mój piknik. Ej. To? Co? Piknik. Ładny? Ale to nie wygląda trochę jak stół po prostu. No ale piknik, no. No wiesz co, trochę tak, nie wiem, nie ma ogniska nawet. No, ale ty... pola czekoladę. Ale zobacz, ale zauważcie, że jeszcze to nie tylko, że jest stolik, jedzonko, a w tych jedzonku są domki. A co to jest za hot dog, patrz, ten tutaj? Tu jest co to domek. Jest za hot dog? To jest hot dog. Ale co to jest za hot dog niebieski, złoty, biały? No mój, uniwersalny. Biały? Ale zobaczcie, że tam są domki tutaj, patrz. Tu jest domek, tu jest w winie domek. Wszędzie domki są. W sałatce jest domek, zobacz. Tutaj. No fajnie, ale klimatu nie ma. Jak nie ma klimatu? Co wy gadacie? Już to jest OP. Ja nie. Co ty masz za bluzę i kaptur? Nie wiem. Co jest? Dobra, ile dacie takiemu piknikowi? No ale postarałeś się. Ja dam 10, ale bardzo mało, nie podoba mi się. Co? Dobra, dam 90. 3 na 10? No tak, sorry, no jakoś mi nie szabło. Co? Ile tu jest? O 8 na 10 to jest... Jezu, ciężka matematyka się teraz robi. 17,5, 20,5. 20... No już tutaj nie mogę wpisać. Dobra, 20,5. Dobra, sobie tak to wpiszę. 20,5, dobra. No, czyli wygrał, jeżeli chodzi o piknik, to wygrała mama Nubka. Gratulujemy. No i co, idziemy ostatnią rzecz zbudować. Zobaczymy w takim razie, co tu będzie. Niech Wojan wybierze. Ja wygrałem. Nubek wybrał. Co no jest to? Nubek? Zobacz se, trzymaj, auto dostawcy pizzy. O, auto dostawcy pizzy, no. Co? Co? Co to w ogóle jest? Auto dostawcy pizzy. Dawajcie, budujemy. Ja idę do... Moi drodzy, ale to jest najmocniejsze, no to już na pewno nie uwierzą w to. Patrzcie, schem, load, auto, paste. O kurde, undo. Czekajcie, to muszę wkleić tutaj, żeby tego nie było widać. Bo to jest naprawdę za dużo. Oh my god! Dobra, tylko muszę kolory zmienić. Patrzcie! Tam normalnie w środku jest kierownica, wszystko tam jest w środku. Musimy zmienić tylko kolorystykę, bo kolorystyka mi nie pasuje i musi być raczej taka żółta. Autodostawcy pizzy musi być bardziej żółtawe, mi się wydaje. To jest co? To jest beton. Tą wełnę będzie trzeba zmienić. Dobra, machamy. Machamy. Dobra, cyk. Replace. Light blue wool na yellow wool. Pięknie, mamy autodostawcy. A jeszcze replace blue concrete, uwaga, na yellow concrete. No i pięknie się prezentuje teraz, tak jest. Panie kapitanie! A jeszcze tutaj coś jest! Wełna też jest! Replace blue wool. Wool na orange chyba, nie? Blue wool na orange wool. Ej, pięknie wygląda! A to co to? Co tu tu robi jeszcze? Ja cię kręcę, po co ten niebieski tu był akurat? Ten niebieski akurat jest w ogóle tutaj niepotrzebny. Ale ładnie wygląda teraz ten samochodzik. Jeszcze będzie trzeba tylko taką pizzkę dorysować, ala. I będzie autko gotowe tak naprawdę. Trzeba się streszczać. Dobra, damy pizzkę tutaj na przodzie chyba, mi się wydaje. Taką. Tylko z jakiego budulca zrobić pizzę, nie? To jest to. Może z tego piasku bardziej. Czekaj, gdzie jest ten piasek?
Piach, 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 piach. Gdzie są te kolorowe piaski? Tutaj. Żółty, pomarańczowy jest. I żółty, pomarańczowy i żółty damy. Dobra. Dobra, i tu damy pizzkę. I tu zrobimy tak. I tu zrobimy tak. Ona ma być taka... nierówna, nie? Dobra, tu trzeba to wypełnić teraz. Ej, fajnie to będzie wyglądać. Patrzcie na to. Mega ładnie. Dobra, na razie to wypełnimy sobie to. Damy to jakieś salami i tyle, nie? Tak, żeby to było widać, że to jest faktycznie auto... Auto pizzermena. Dobra, ten blok wygląda idealnie jak pizza. Tararatarata, satysfakcjonujące budowanko. Jeżeli chcecie więcej, moi drodzy, budowanka, dawajcie znaka, bo uwielbiam nagrywać te filmy. Dobra, mamy to. Wiecie co, nie wiem, czy jeszcze nie zrobić tak, o. Dobra. Tak. No i pięknie. Tu jeszcze. No i co, jest, mi się wydaje, że jest beautiful. Jest beautiful. I tu jeszcze by było trzeba strzelić. Dobra. I tu damy wełnę. O nie, o nie, o nie, o nie. No nie, może musimy tak to zostawić. Dobra, dajmy jeszcze salamkę. Salamkę damy i będzie perfekto. Dobra, tutaj salamka, tutaj salamka. Tu salamka. I tu salamka. No i jest klasa! Autodostawcy pizzy mamy, moi drodzy, gotowe. Teraz czekamy na innych. Co tam, Tojto, masz w niebieskiej bluzie, Tojto? Tojto w niebieskiej bluzie. O, pizza! Placek dyniowy, ale to jest... A, bo pizza. No w sumie nie ma pizzy normalnie. Pizza. Czyli to jest jako pizza i dostawca, czyli niebieski wóz masz, Tojto. Jak? Yeah, niebieski, dostawca. Dostawca, gotowe. Ja daję 7. Ja daję 6. Co? Co? Mama, co jest, mama? Ej, to nieźle. 10, 6, 23. 23 PKT pizza Toyt. Ja cię kręcę. Lecimy dalej. Nubek. Wow! Pizzowóz. No jest, 8. Pizzowóz. Ja nie mogę. Ta pizza, jest większa niż to auto. No będzie widać, żeby zamawiali. Ale właśnie, to jest nierealne przez to, nie? No, nierealne, no. To jest karykatura, ten, karykatura. Nie, to jest ten. Ile ja daliście? Mówię, 15, taki. 22. No, ale to miał więcej punktów przez mamę. Ale za co? Ale no przecież ten auto pojada nie było takie dobre jak moje. Dobra, dobra. Mama, wow, mama! Nie odniesie ze wszystkich. No nie! Mama! 9! Mama 9 na pewno. Pięknie wygląda. Ja daję. Nubek. Nie, Nubek nie. 12. Ej, jest jakaś nowa osoba. Co jest? Ocenę. Nie wiem. Ej, co? Ej, Nubek dał za tego, za to i to chyba. Nie. Czyli jest 10, 29 mama? Nie, no tam to ja, było. Ja, 29 ma. To ile tak, Nubek ty dajesz? 29. Nubek? Czyli nie. 22. No pierwsze się liczy. Czyli tyle co Nubek. Na razie to i wygrywa. I zapraszam do mojego, ostatni budulec, zobacz. Wow. Ale wielkie. Zobacz. Co to jest? Pizza tutaj na tym. Ale to akurat jest dziwne, że ten, że co? Tak szybko zbudowałeś. Nie wierzę w to. Ja miałem problemy. Nie wierzę w to, że ty tak zbudowałeś. Ale zobacz jak ładnie, normalnie jest taki starszy samochód, ale nie? A widzisz pizzę na czubku? Jest pizzowóz. No nie. Jest pizzowóz. Trochę za mocne. To ile dajcie? No, a daję ocenę 10 na 10. No mama! Ja też daję 10 na 10! No mama, nie pal tego! Aaaa! Mama! No nie wytrzymam. Czyli ile dajecie? What? 10! Nubek! Nubek! No to... Nie wytrzymam! Co wy zrobiliście? Wywali mnie, nie, to jest koniec, salalak! Nie podoba mi się to auto! Co wy zrobiliście? Co wy zrobiliście? Jesteście takimi gadami. Co tu się dzieje? Co wy zrobiliście? Co tu się dzieje? Ej, koniec, a już nie mam auta. Ej, what? What? Czemu to wybucha? A czemu to się rusza? Czemu te bloki się ruszają? Czemu to wybucha?
Ej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ej, do mamy to doleciało! Patrz, do mamy doleciało! No mamy doleciało, patrz! Tak, uwielbiam jeść kebaby! Ha, kebaby! Czekaj, czekaj, ja tu muszę chyba coś zamienić, co? Może co? Coś zamieniłem na kebaba? A co, kebab? Nie, no nie, zostawmy to, co jest, Nubek, lepiej nie ruszaj tego, lepiej nie. Kebab będzie, o, jeżeli widzowie zasubskrybują kanał i wbiją 1 200 000 subów, jeżeli zostawią lajka i zostawią 10 tysięcy łapek pod tym filmem, to w następnym odcinku będziemy budować kebaba twojego wymarzonego. O, dobra! Tak, moi drodzy, oczywiście pamiętajcie, kupujcie bilety na koncert. Koncert w Warszawie. Jest mniej niż połowa biletów już na drugi koncert w Warszawie, także jeżeli ktoś chce mnie spotkać, chce mnie zobaczyć na koncercie, to zapraszam serdecznie. Macie koncert, tak, tak. Szybka akcja nowa, moi drodzy. Automat z jedzeniem na sam start, o, no bo... umiem. Umiesz, wiesz jak wygląda, tak? Kupowałeś kiedyś w automacie z jedzeniem? Tak, kupowałem chyba. A miałeś problemy z tym, że jak rzucałeś monetkę, to ona tak nie chciała tego, tak wydawałaś. Chciałem ją wyciągnąć i na snurek przyczepiłem. A ten trik, no dobra, no bo idź na swój teren i budujemy automat. No bo zielony, lubisz zielony, tak? Pa, pa. Ale lubisz zielony, no bo? Lubię. Ale, a lubisz, wolisz brązowy czy zielony? Brązowy. Au! Nie ta strona, no bo. Ja cię sunę. Nie ta strona. Dobra, pamiętaj, żeby się wyciszyć teraz. O, dobra, szybko to zrobił, widzowie. Szybko to zrobił. Na moim terytorium jest w ogóle wiocha. No i co? Automat z jedzeniem, moi drodzy. Stanę sobie tutaj, robimy... Uwaga. Schem, load, automat, moi drodzy. Kochacie tą serię, czyli budowanie, widzowie. Szczególnie z Nubem, nie? Sprawdźmy... O. Ej. Ej, jaki gigant, zmieścił się, ale wielki, co się tu dzieje, co to jest, ej dobra, to jest przesada widzowie, ten automat, jeden to jest jabłko, dwa to jest zupka, trzy to tutaj melon, rybka, kurczak, ciasto, chleb, aha i to niby ma wpaść do wody. Ej, to musi działać, to jest mechanizm. Ej, czemu zamarzło se? Okej, dobra, jestem ciekaw. To wygląda naprawdę obiecująco. Czy ja mogę jakoś kliknąć to? Chyba nie. Coin! Reset. Czekaj, co ja tu mam? Wrzucić cokolwiek? Dobra, wrzucam, uwaga, diamenta. Patrzcie. Co się stanie? Wrzuciłem. Nie wiem, czy to działa, widzowie. Chyba nie. Ale wrzuciłem coina. 1, 2, 3. A tu się klika? Nie, tu nie ma nic. Myślę, że tu się klika coś. Nie, tu jest wełna normalnie. O, widzowie, ciekawe. Czyli automat nie działa? No, ale nie musi działać, widzowie, jak wygląda, jak pięknie, nie? Możemy zrobić tutaj pokój. O. To możemy, jak tam Nubo sobie buduje, bo nie możemy powiedzieć, że od razu już zbudowaliśmy. To możemy... What? I to powinno działać jakoś. Czekaj. Mamy do pogadania. Tutaj to spadł. Bo tu jest lód, ale to powinno spaść. Powinno... Czemu to jest mój... A, mój diament nie... Źle poleciał. Tu jest półpłytka. Czekaj. O! O! Coś się dzieje. Czekaj, co się dzieje? Coś kliknąłem, widzowie. Coś wyleciało? Nic. Wow! Wydał dźwięk. Ej, no dobra, no automat jest mocny. Ej! Patrz, pomarańczowy się. Jeden. Ej, dobra, nie wiem na czym to polega. Reset. Czekaj. Bo jest tu pomarańczowy. Ej, dobra, to niby jakoś działa, ale może ja nie wiem jak. O, znikło, patrzcie. Dobra, ciekawe to jest, serio. Widzowie, ten automat jest giga ciekawy. Nie wiem, spróbujemy, niech Nubo spróbuje coś kupić. Najwyżej powiem, że chyba nie działa. Próbowałem zrobić mechanizm, ale coś nie pykło, po prostu tak jak miało. Więc zobaczymy, jak Nubo zrobimy ten automacik. Dobra, widzowie, Nubecek sobie zakończył swoją prackę. Idę do ciebie, Nubo. Zapraszam do mojego automatu. Yo, dirtowy automat, ej. Dobry, dzień dobry! Jak to ma Mamy działać? Do wyboru różne rzeczy. Mamy zgniłe mięso i ciasto, tak? No, wybierz co chcesz. A czemu to jest jakaś książka?
Ten na jeden build. A, okay, a po co tak? Pisz co chcesz, pisz co chcesz. O, jeszcze tą książkę. No to jak to zniszczyłeś? To mam drugą, trzymaj. Aha, to... bo wpija roz... Pisać. Dobra, chcę ciasto, no. Dawaj to rzuć, dobra, i tutaj kasa. Masz. Dobra, i uwaga, ja tutaj wchodzę. Okej, okay. Wędką. Nie co? To. Tak się da? Nie. No się chyba nie da. Okej. Okay. No bez... Coś się nie działa, nie działa. Oh. Nie. I o to ci chodzi? No. Proszę bardzo, automacik wydał ciasto. Jakie fajne. Nie posikam się. I tu trzeba drabinę, jak coś trzeba, pracownik musi podać. A, drabinę, okej. Pracownik musi podać drabinę, dobra. Rozumiem, no bo mega. Dobra, i co, podobał się? Ja jestem w szoku, serio. O, podobało ci się? Serio, mega, patrz mój. Uwaga, twój. Uuu, jaki wielki. No, ale z kamienia niestety. Czy stety, dobra, może, zobacz. Patrz tutaj, jak to wygląda. Wow, ej, co tu są za rzeczy? No, patrz jaki gigant. Ej! Co? Ile? Co? Tu można wybierać numerki? No właśnie nie wiem, jak to działa, bo ja to nie działało raz, nie działało. Po prostu jak coś wrzuciłem, to po prostu cały czasem nie wlatuje tam, gdzie chcesz, na przykład rzucisz deal. Chwilę, tu jest jabłko, tu jest, nie wiem co. Zupka, tu melon, tu rypa, ej. Co? Ale to wygląda ładnie. Ej, Nubek, wychodź z automatu, gdzie ty się włamujesz? Przepraszam. Ej, to mogę coś zamówić? Widocznie ja wrzuciłem dirta. Wrzuć dirta, poczekaj, no, wrzuć dirta i powiedz, kiedy wrzucisz. Dobra, to biorę dirt do ręki. No. Idę wrzucić. I tu się wrzuca. Konicini. No, wrzuca? Aga. Wrzuciłem. Co? O nie! Cały mechanizm się zniszczył, woda się wylała. O ty, jak? Nie! A co się dzieje? Ej, chwilę. Co? Co ty robisz? A, uszy mi wybuchną zaraz. Chodź do mnie. Wychodzę. Ej, ale ty to zbudowałeś, przecież to ty taki długi, co ty ogarniesz, co zbudowałeś? No, właśnie nie działa coś, kurde, no tam już są tak skomplikowane mechanizmy, że ja nie wiem. A, myślałeś, Śmiona, że to zadziała? No i jest klapa, powinno, widzisz, ty normalnie powinien wlecieć ten jedzonko swoje, ale... No dobra, no wyglądowo jest git, ale no nie zadziałał, a twój działał, o! O, właśnie, mój działał. O, twój działał, no. Nie, no dobra, to następnym razem zbuduj coś ten, żeby było duże, ale działało. Bo to takie... Zaczynam dowcipnić. Teraz z lody, co? O, lody, dobra, umiem. Umiesz? Tak. Dobra. No to niech, no bo widzowie buduje lody, a my sobie oczywiście te lody wklejamy, zobaczymy, jak te lody będą wyglądać. Tylko problem w tym, że tu jest ta wioska, która mi leciutko zawadza. No ale dobra, lecimy tak. Schem load. Lody, kropka schem. I widzowie, sprawdźmy, czy takie te lody są duże. Wow! Dobra, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest zmiana tego. Podłogi, która jest tutaj. No trudno, zmienię całą. Muszę zmienić całą podłogę na dirta, żeby Nubek nic nie podejrzewał. Bo tutaj by były podejrzenia o to, że tutaj jest coś nie halo. Dobra, tu zrobimy, że te lody tak jak były tutaj, że one tutaj skapiają sobie. Okej. Back. Ale tu są jakieś... Co jest? Ej, czemu się zrespiję mu nubka? Czekaj, muszę stąd wyjść. Co to było? Ej, dobra, w tych lodach jest rurka i kilof. Ja muszę przeanalizować, co jest w środku, bo... Ja widzę, że tu są jakieś mechanizmy, patrz. Tak, widzisz, że tu muszę zniszczyć. Tutaj nie ma żadnych tych podejrzeń. To niszczymy i na dole też to trzeba zniszczyć. Zobaczymy, czy to jest w środku. Okej, w środku lodów nie ma nic. Więc musimy zniszczyć jeszcze tylko to. Dobra, zniszczone. Pięknie. Zrobimy tu zaraz coś w środku. Ale widzowie, sprawdźmy, jak wyglądają te lody. No wyglądają... No dwie gałki, czekoladowa i truskawkowa, przyjaciele. Czekoladowa i truskawkowa gałka. Ciekawe, czy do rurki można wejść. O, można! O, zrobimy, że Nubek musi znaleźć skrzynkę. Tu będzie dla niego prezent dirtowy. Dircik.
cała skrzynka Dirta. I lecimy teraz w dół i tam zrobimy dla niego jakiś lewam, jakieś wyrko, jakieś takie bajerki. Niech ma fajny pokój, co? Niech ma fajny pokoik, niech mu się wiedzie. Cyk, 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 cyk. Będzie trawowa podłoga, zrobimy tylko troszkę dywanu. Cyk. No będzie piękne jakże. Wyrko dla nuba. Brązowiutkie, brązowiutkie, cyk. Wyrko dla nuba. Elegancko. Trzeba, ja zrobię potrójne, żeby to jakoś jeszcze wyglądało. Tutaj też potrójne. Co jeszcze brązowego możemy mu to wstawić? Może coś... coś ten tego z Dirtika, co? Dirt. O, ten stwardniały, o, patrz. No i teraz to wygląda jak dom nuba. Ten Dirt chyba się nie zamieni w trawę, bo jest zatwardzony jakby ten Dirt. Więc to jest idealny Dirt do tego, żeby no nic się nie stało tak naprawdę więcej. Klik, 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 klik. Dobra, to mamy. No i co, no starczy, no powiem, że to jest spokój dla nuba i tyle, nie? Także czekamy, aż nubo sobie zakończy swoją budowlę. Nubek, no to lecę do ciebie. Biegnę, biegnę. Dawaj do mojej lody, zobaczysz. Zrobiłeś świderka na gałki czy jakie? Nie, zrobiłem maszynę do lodów z sprzedaży. Ja nie wierzę, a to nie miały być lody. Chwileczkę, poczekaj, patrz, tu są różne lody, widzisz? Tluskawka, cekolada, śmietankokowy. Śmietankowy. Śmietankokowy. Jak śmietankokowy? No śmietankowy jest. Śmietankokowy. To napisz, jak powinno być. Czy to jest śmietankokowy z szczyptem kokosa, tak? Ej, faktycznie, ja chyba zapisałem źle, muszę to napisać jeszcze raz. No, dawaj. Śmietankokos, śmietankokos. Smelfy i cytrynowe. Nowek, nie wierzę w ciebie. Śmietankowy. Dobra, jest dobrze, da się rozczytać, no bo. I dalej, smelfy i cytrynowe. No, a i co mam zamówić? Tak. Ja chcę smelfy. Lody smelfy? No. Dobra, to już robimy dla pana lody smelfy. To jest Rozek. To. Patrz. Nie wiedziałem, że to będziesz budować. Proszę. Jest, jest. Lody są? Są. To jest jaki? To jest gałka czy świder? Gałka, na świderku znaczy. Ale dobra, to ja chcę mieszany czy śmietankowy czekoladowy świderek. To? No. Czekoladowy, śmietankowy, świderek. Mieszany, czy... mieszany, mieszany. Czekolada i mieszany, patrz. Nie wytrzymam. No. To jest tak zabawne. Jest dobrze mieszany, patrz. Dobra, to jest mocne. Nie, to, mocne, dobra. Ale byś zjadł takiego, co? No. No właśnie. No bo jesteś królem, serio, to mnie rozbawiło. Dobra, widzę, zgięło mnie to. Zagięło mnie to totalnie. No bo patrz, co tu jest. Co to za lody gałkowe? No, wielkie dwie gałki. Truskawka i cekolada. To jest kifol. No bo to taki ozdoba. Zjadliwy kifol. A gdzieś tu jest prezent dla ciebie. Tu. No chyba ze żarty robisz, że ty już to znalazłeś. Patrz, nie, no ja nie wierzę. Zabrałem. Nie wierzę. Jeszcze, jeszcze jest tu gdzieś dla ciebie domek. Patrz, tutaj jest ten. Ja wiem, co to jest. To jest taka rurka. No, no tak, powiedziałem już. Dobra, domek. A dole domek. Tak! Domek! Jest, ale ładny! No i domek dla nuba. No dobra, nubo, ale pomysłowością wygrałeś mnie. Nie, no ty, mi się wydaje, że ty wygrałeś, bo nie, ten lud jeszcze tak mnie, ocieka. Sobie, dla mnie nubo wygrał tym śmiesznością, serio. Nie, no ty zbudowałeś lepiej. Nie, no nubo, tą śmiesznością wygrałeś totalnie. Ja nie, ej, ja nie. Ej, fajerwerki u mnie strzela ktoś. Ej, nie ma nowego roku. Nubek, już Sylwester! Nubek, Sylwester. Spędzimy razem Sylwestra, please! Na Bojanowicach! Dobra, mamy tutaj lody KFC i donut. O, KFC. Ja KFC. Znam z KFC są kebaby z kurczakiem. Nie ma kebabu, jest tylko, ej, kurczak tego, skrzydełka. A! Dobra, no bo nie, po prostu zbuduj sobie KFC, dobra? Dobra, to buduję. Dobra, widzowie, my teraz wklejamy schemat KFC, widzowie, już Sylwester! Nie wiem, kiedy ten film wrzucę, tak szczerze, bo on albo będzie przed Sylwestrem, albo po Sylwestrze. Wiecie, jeżeli był Sylwester, albo już będzie, wesołego nowego roku, przyjaciele, dokładnie.
Mam nadzieję, że dobrze się bawicie w Sylwestra oczywiście. Życzę wszystkiego co najlepsze. Wszystkiego co najlepsze, przyjaciele. To już kolejny rok, to tak leci. Load kify cy. Schematik, pyk. I robimy, moi drodzy. Piękny nowy rok będzie z wami, widzowie. Z wami kolejne lata będą przepiękne. Wow, undo. Trzeba iść troszkę tutaj. Pastę? No na szczęście. Okej, już rozumiem. Undo. Już wszystko rozumiem. Teraz. A po co tu jest to drzewo? Dobra, to zniszczymy. I mamy kwysy, jak to Nubo mówi, kwysy. Cyk. Dobra, zróbmy to taką ten. Tu jest wjazd, nie wiem po co jest ten. Dobra, tu trzeba niektóre. What? Po co tu jest? Po co tu to jest w ogóle? Dobra, to nie... A może tu jest coś w środku? Może jakaś niespodzianka? No niestety, niestety nie. No także to w takim razie kasujemy. Mamy set zero, elegancko. No to też skasujemy, bo nam to tutaj, prawda, przeszkadza. Mhm. Cyk zero. I mamy nasze KFC, jaki ładny napis! KFC. Okej. Okay. Wchodzimy tu dalej. Tutaj się troszkę dywaniki widzę, że niektóre porozwalały, co jest troszkę przykre. Ale zrobimy to w ten sposób. Cyk. O tak, no trzeba podnaprawiać widocznie stoliki, które padły. O! Jest pięknie. Dobra, nie, to zrobimy tak. Okej. Okay. Mamy nasze KFC przepiękne. Tu mamy ten, muszę posprawdzać tylko rzeczy, które są. Tu jest kuchnia, okej, tu jest kuchnia. Co tu się jeszcze rozwaliło, co? Co to? Cały sufit jest rozwalony, o nie. Co to za sufit jest w ogóle? A tu jak to z tej perspektywy wygląda? Nie, tu wygląda. No tu wygląda znośnie. No prawie. Widzowie, ten sufit. Dobra, tu muszę naprawić, nie wiem co tu się odwaliło. Więc tutaj naprawiamy, co wlezie po prostu. Dajemy ściankę przepiękną, żeby... No, żeby nie było to tak rozwalone, bo Nubo powie rozwalone, to bez sensu. Tu jest wyjście eleganckie. O, naprawi... No to się... Zbugowane drzwi, dobra. Tutaj musimy to zniszczyć, bo nie wiem po co to jest nawet. Tu jest jakieś nie wiem co, tu jest wyjście. Tu jest biuro niby. No, czy tam jakaś przebieralnia. Dobra, no tutaj już mamy rzeczy, tutaj już w miarę to jest ponaprawiane. Zrobię, że... Wiecie co, mam pomysł. Wkleję to po prostu drewno. Wydaje mi się, że idealne to będzie, jak wkleję tutaj drewno. Set wood. Jak ten... Jak to się nazywa? Ja nie wiem. 12? Co? Nie, tylko nie piach! Czemu piasek? Nie, najgorszą rzecz zrobiłem. Dobra, nie będziemy tego dachu robić. Też zostawię ten piasek. O nie, tu spadł. Ja mam nadzieję, że nie będzie teraz w całym KFC, kurde, piachu. Co ja narobiłem? A Nubek tam sobie buduje, a tylko niszczę. Niszczę swoje KFC. Dobra, ten... Górę to tam jest nieważne. Ja cię kręcę w całym KFC. Jest piasek. Pusty. Czemu to jest... O kurde, ile tego jest. O ja nie mogę. Ile? Żnubek powie, że tu jakaś sztorm burzowy taki piaskowy przeszedł. Masakra. Dobra, tu dajemy tego, tu dajemy to. Tu dajemy tego, o elegancko, tu dajemy cały większy stolik. No i tu też mu nie trzeba dać stolik, cyk cyk. Cyk cyk, no dobra, w miarę możliwości to ponaprawiałem to, tak? Tu musi być stół, którego tu nie ma. Dobra, czy to już jest naprawione? Proszę. Proszę, powiedzcie, że to jest, tu jeszcze jest tylko piach, tu jest. I tu jest, dobra! No naprawiliśmy to, widzowie, tu jeszcze tylko te szkło takie. Trochę sus wygląda, go, go, go. Jest pięknie, moi drodzy, dobra. Skończone i czekamy na Nuba. Lecimy do Nuba, mi dalej fajerwerki strzelają za oknem, ja nie wiem. Jest 27, kiedy tu nagrywam, a oni już mi fajerwerki puszczają. Nubu! Nie, 27 jest 30. Nubo, co? Leci. O, dzień dobry. Zapraszam do kefce. Ja już widzę, że to jest zabawa. Patrz, tu się siedzi. Ja jeszcze widzę tutaj na getsy.
No i patrz, tutaj piszę, są motywacyjne teksty. Lubię jeść KCV. KFC jest zdrowe. KFC jest lepszy od Maka. Zdrowe kurczaki. Uwielbiam jeść KFC. I love KFC. Bądź zdrowy, jedz kurczaki. I tu są kurczaki. Mhm. I obrazek, patrz, pieczony. Że się piecze, tak, bo nawiązanie, że się pieczą kurczaki. Tak, a to jest dla pracowników, patrz. To jest przerażające. Straszne, co ty zrobiłeś. A nie lubisz sobie jeść kurczaki, patrz. No lubię, Nubek, ale to jest straszne, co ty zademonstrowałeś. Zapraszamy Nubek. Na piesaki. To jest rzeź. Piesaki. Dobra, u mnie jest mniej drastycznie, ty? Nubek. U mnie jest mniej drastycznie, serio. A ty co zrobiłeś? No chodź zobaczyć. Uuu, a dobra, ty większy zbudowałeś. Jak większy? Uuu, ej, dałeś nawet napis. KFC, chodź zapraszam. KFC. Chodź zapraszam. Uuu, to jest ale telewizorek, ładnie. To można zamawiać, no ale ciężko było zrobić. Tu jest ten, prawda, krzesełka i inne bajerki. Dokładnie. Uuu. Tutaj oczywiście mamy kuchenkę przepiękną. Ale ładnie. Jakieś biuro tutaj mamy. I to w sumie nieważne, to jest niepotrzebne. No wygląda to bajecznie. Dobra, no... I tego, i tamtego, no tego. SV, uwielbiam kiedyś jeść. No u mnie jest mniej drastycznie, tak powiem. A gdzie są u ciebie kurczaki? No nie ma kurczaków. Jak to nie ma? Nie no, muszą być. Ale że co? Kurczaki. Kurczaki? O, gdzie są kurczaki? No po całej restauracji chodzą. Ej, ty je teraz dałeś. Nie, po całej restauracji chodzą. Nie, teraz nie wkurzyłeś. Nie, respią się w kiblu. Nie żartuję. Dobra, patrz co robię. Respią się w kiblu. Sorry, panie. Nie żartuję. Dobrze. Nie, ej, nie niż serio. Ej, czekaj, no bo zanim coś powiesz, wejdź do kibla. Uwierz mi na słowo, że w kiblu się respią. Widzisz? Ile tu jest tego? No mówię, że się respią w kiblu. Ej, nie, dobra, ale ja widziałem, że ty to robisz, sorry. No nie! Nubek! Koniec, nie zajmowałeś. Ej! Nie! Moje KFC! Kurczaki, nie było kurczaki. Zabijasz kurczaki, patrz, zabijasz kurczaki. Nubek, zabijasz kurczaki. KFC. Jakie to jest głośne, Nubek, zabijasz kurczaki. Zabijasz kurczaki, to twoja wina, Nubek. Ja, moje lepsze było. Tak? Tak. No to tak agresywnie, co? Wszystko zbudowane. Dobra, Nubo, no to co zdjęłeś sobie? Ja nie mogę z ciebie. Będę to robił. Zniszczył mi całe KFC. Bo oszukiwałem. Tak? Bo nie dałeś kurczaków. No bo tak, no bo oszukiwałem i dawałem kurczaki w trakcie, kiedy ty byłeś. Dobra, Nubo, już nie będę oszukiwać i dawaj donata zbudujemy. Co wiesz co, to taki pączek z dziurą. Pączek z dziurą, no dobra, pączek to z dziurą, taki zrobię piękny. Lepszy. Pączek z dziurą, dobra. Zobaczymy, czy Nubek zrobi lepszy pączek z dziurą niż ja. Ale sprawdźmy, jaki mi pączek z dziurą tu wyjdzie. Czyli robimy schem, load, donut, schem. I robimy, widzowie, pastę. Uwaga. O nie, nie, undo, źle mi się ten. Schem, load, lody. Load, lody, to jest tak, to tak samo ten. Dobra, teraz proszę, niech to się postawi. O! Nie lody! Aby ja robię źle! Ja robię źle cały czas, ja nie mogę, przecież... Co ja wpisuję? Schem, load, donut, kropka, schem. Jest! Jaki śliczny! Ej, ale ładny! Jaki piękny donacik! Ej, tu jest zejście? What? To jest zejście z donata, co jest grane? To jest dom w donacie? Czekaj, co ty gadasz? No nie mów. Tu jest dom w donacie tu jest. Nie gadaj. Dobra, robimy brązowe, żeby jeszcze tutaj podlizać się Nubkowi, widzowie. Dom w donacie, ja nie dowierzam. Serio, ktoś miał w głowie, żeby zrobić dom w donacie. No to świetnie, to wybitnie i to wykorzystujemy. Aż tu dajemy ognicha, tu zmieniamy wyrko, tu dajemy jakiś piękny jakże dywan. Trzeba się, wiesz, Nubkowi tutaj podlizać, nie ma to tamto. Tutaj, elegancko. No, klasa klasunia, bym tak rzekł.
Klasunia, klasunia. Przepięknie jest. Tu jest dla gości. Elegancko. A tu jest dla kolejnych gości. O, tu zrobimy farmiarkę. Dobra. No co, ja nie wiedziałem, że tu będzie dom. Nie wiedziałem, że w donacie będzie dom jakiś, nie? To jest akurat... To jest niesamowite, widzowie. Dobra, tutaj zrobiliśmy pokoik. No i oczywiście, żeby tutaj Nubek nam powiedział, że ole piękne, no to damy tu przepiękną skrzynkę całego dirta. A co najlepsze, bierzemy tą skrzynkę i rozkładamy ją po całym donacie. On nie wie, że to tak się da w ogóle, nie? On pomyśli, że to jest jakieś niemożliwe, patrz. Wszędzie pospamimy tymi skrzynkami. A w tych skrzynkach co jest? Wszystko! Dobra. I tu damy jeszcze skrzynki. Na donata, taka posypka dirtowa, że niby, patrz. No Nubek będzie zachwycony, widzowie. Co tu się dzieje, widzowie? Czekamy na Nuba. Nubek, nadlatuje do ciebie, muszę najpierw zobaczyć twojego donuta. Ja zapraszam. To mój donut. Jakie to wszystko jest malutkie, tak ściśnięte w jednym miejscu. Co? No nie, czemu to jest woda? Oj, zalał się wodą mój donut, czekaj. Co ty gadasz? Czemu w twoim donucie jest woda? Pomożesz mi? No, patrz. To się robi tak, no bo... Jak ty to... Gąbka, tak zwana. Aaaa... Nubek gąbecka. Co ty robisz? Czemu wypełniasz tak? Ten miał nadzienie. Dawaj, jeszcze mi dopowiedz dobudować. Ale on nie ma tak, on jest okrągły i dziura w środku. O tak. A to jakie ma nadzienie? Patrz. O, teraz jest. Ej! Co? Oszukujesz, budysz. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobił? Czemu twój donut zniknął w sekundę? Ej. Co? Ty miał zniszczyłeś mi donata. Ty tylko zniszczyłeś, ty podpaliłeś. Ale to ty postawiłeś TNT. Ale nie miałem w celu go zniszczyć. Ale ja zawsze jak widzę TNT, to je podpalam. A, czyli masz taki tik nerwowy. Nie znasz mnie. No, znam, no bo znam. Patrz, jaki donat. I zrobiłem domek w tym donacie dla ciebie. Zobacz, jaka jest posypka, otwórz skrzynki. Ej, ale on jest ładny. Ma posypka z dirta. Patrz, jakie posypki, patrz to. To jest specjalnie tak zrobione. Widzisz, że robisz tak? Jest posypka z dirta, widzisz jak to wygląda? Ale apetyczne. No, no. I patrz, i co najlepsze, masz tu windę. Albo wejdźmy na dół, chodź zejdź na dół. Chodź. Tu masz windę i idziesz do góry. O. Mhm. Ej. No sorry, musiałem jakoś, wiesz. I tutaj mamy pokoje, również to jest pokój gościnny z dirtami. Oczywiście posypka tu jest, nie wiadomo. Oh my god, ale to są dobre posypki. No jest, tu jest dom gościnny dla twojej rodziny. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Donacie. A, ty, o, to jesteś, tu tam jest sypialnia twoja, to jest twoja sypialnia tu. A tu co jest? To jest dla gości. Jo, ale dużo dirta. Wszystko zabierasz, tak? O, będę mieć pełne dirta z siatki. No bo jak oceniasz mojego? Ej, no bardzo ładnie. To mi się najbardziej podoba, że zrobiłeś posypkę dirtową. No wiedziałem, no bo... Tego już nie zniszczę. No widzicie, Nubek jest zadowolony, ja będę zadowolony, jak wpadniecie do mnie na koncercik, widzowie. Trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach.